Blisko 30 kandydatów walczyła w sobotnim przeglądzie kapel i śpiewaków ludowych o przepustkę na festiwal odbywający się rokrocznie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Ten najważniejszy dla ludowych zespołów i solistów konkurs w przyszłym roku odbędzie się po raz 58. W tegorocznej edycji przedstawiciele Suwalszczyzny wrócili z naręcza nagród. Laureaci Damian Balcer z Wiżajn, Urszula Kalinowska z Suwałk, prowadzony przez Annę Szafranowską sejneński zespół Nachodne oraz sama mistrzyni Anna Szafranowska i jej uczennice Natalia Luty i Aleksandra Maksimowicz z Sejn to dowód na to, że na Suwalszczyźnie muzyka ludowa nadal w niejednej duszy gra. Wyśpiewałyśmy drugie miejsce w tej kategorii, więc jestem bardzo szczęśliwa, bo praca młodych osób i zachęcenie ich do śpiewania właśnie takiego ludowego repertuaru nie jest taka prosta, bo jest to muzyka, która gdzieś tam odchodzi wraz z śpiewakami najstarszymi śpiewającymi na Suwalszczyźnie. Jednak są młode osoby, które się tym interesują i chcą śpiewać i to bardzo cieszy. Zespół Nachodne, duży zespół, około 20 osób jest nas w różnym wieku, z całego powiatu sejneńskiego, więc pojechaliśmy tam i wyśpiewaliśmy trzecią nagrodę. Byliśmy po raz drugi. 2 lata temu drugie miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. W parku przed muszlą koncertową spotkać było można wielu wykonawców, a wśród nich liczną grupę młodzieży. Samo śpiewanie jest dużą przyjemnością, dlatego że śpiew powoduje to, że grupa w jednym głosie śpiewa, pracuje, spotyka się, nawiązują się przyjaźnie, relacje. Nie ukrywam, że też zespoły, z którymi pracuję, no mają taką rodzinną atmosferę. Często są to też rodziny, córka z ojcem, matka z córką, synowa. Także naprawdę same śpiewanie i kultywowanie tradycji to jest rzecz pierwszoplanowa i to jest najważniejsze i to zaszczepiam w zespołach, z którymi pracuję, ale też ten aspekt tego, że jesteśmy razem, spędzamy razem czas śpiewając i to jest też taka bardzo duża odskocznia od czasów współczesnych. Suwalskie eliminacje wyłoniły naszą reprezentację. W przyszłorocznym 58. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych Suwalszczyznę reprezentować będą zespół śpiewaczy Rozpuda, solista Krzysztof Dziemian, kapela Kanka Franka oraz mistrzyni Beata Szyszko-Anzulewicz z uczniami Darią i Kordianem Anzulewicz. Kapela Kanka Franka uzyskała również nominację do reprezentowania Suwalszczyzny na festiwalu Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej. Drugi dzień Suwalskiego Festiwalu Folkloru i Smaku był ucztą już nie dla ucha, ale dla ciała. W Parku Konstytucji 3 maja pojawili się goście, jacy zazwyczaj odwiedzali to miejsce we wrześniu. Tym razem jednak sąsiedzi przy stole zasiedli podczas wakacji. Bohaterem kucharskich potyczek była szlachetna ryba, jesiotr. Niezwykle ceniony w szlacheckiej Polsce, ale znacznie mniej znany w kuchni francuskiej, gdzie znany jest głównie pozyskiwany z jeziora kawior. Tymczasem z punktu widzenia polskiego mistrza kulinarnego. Ryba ciężka w obróbce, ze względu na twardą skórę, na grube ości, natomiast jest wyśmienita w smaku. To jest ryba, która gościła na królewskich stołach. W naszej kuchni staropolskiej i polskiej od wieków, że tak powiem. Ryba wyśmienita, genialna. Paradoksalnie podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych przez Marcina Budynka suwalscy adepci sztuki kulinarnej za sprawą swego mistrza sięgnęli po przepis prosto z Francji. Miałem swego czasu przyjemność być na stażu u szefa kuchni François Mitterranda, to dla mnie tym bardziej mogę sobie wrócić do starych przepisów. To jest właśnie przepis właśnie tego szefa kuchni Dominika Potier, jest odkonfitowany, czyli gotowany w niskiej temperaturze w tłuszczu, z ziołami, z przyprawami. My daliśmy troszeczkę naszych przypraw, oprócz trzosku do tego oleju, który jest jakby bazą konfitowania. Daliśmy jeszcze kozieradkę, odrobinę kardamonu, także jest bardzo aromatyczny ten jesiotr. Będzie się dusił, konfitował w temperaturze 60 stopni przez godzinę, także ta ryba będzie naprawdę delikatna. Nie będzie miała ubytku, bo ona się praktycznie nie skurczy. Jeżeli smażymy rybę na wysokim tłuszczu, ta ryba nam się kurczy, tak? Zmniejsza swoją objętość, a tutaj ta ryba praktycznie pozostanie bez ubytku.
Do tego sos kaparowy ze skórką ze świeżej cytryny. I pire muślinowe. Pire muślinowe. Co to takiego pire muślinowe? Na pewno padnie pytanie, tak od razu już odpowiadam. Jest to pire z dużym dodatkiem masła. Tyle samo ziemniaków. Jeden do jednego. Ziemniaki, masło. Także to jest naprawdę genialne. Genialne, jest mega tłuste, jest mega smaczne. No, nie ma kuchni francuskiej bez śmietany i bez masła. Uwieńczeniem dzieła polskich adeptów sztuki kulinarnej był regionalny produkt. Ser z Biżajn z dodatkiem czarnuszki. Tymczasem francuscy kucharze, jak nam zdradzili przed przyjazdem, przetestowali wiele różnych przepisów. Ostatecznie zdecydowali się na zupę cebulową i jesiotra w sosie cytrusowym z udziałem pomarańczy i cytryn, a na deser kruszonka z malinami i jabłkiem. Pytani o masło, które królowało na ich stoisku, mówili krótko, że masło to życie. Jak się dowiedzieliśmy, w ojczyźnie kucharzy z Grand Saint rzadko jada się ryby słodkowodne. Bliskość morza i dostępność morskich ryb zdominowały francuskie stoły i podniebienia. Przygotowane przez wszystkich kucharzy dania zyskały uznanie zgromadzonych smakoszy. Jest odgrillowany z bułeczką, bardzo smaczny, pyszny jest. Tutaj jest warzywka, to wiem, a tu muszę zobaczyć, co to jest. Jakiś ziemniak chyba zapiekany, czy coś takiego. Ja takie to nie jem takich rzeczy, bo jest to na bardzo dobre, bardzo dobre. Mięciutkie tak. W smaku to do ziemniaka pasuje zapiekanego. No. Jasne, a jesiodru smakuje? Smakuje, bardzo. Smakuje jako taki twardowaty. Na pewno jakaś rybka. Ciekawy taki a la pączek z ciasta ziemniaczanego i jakby leczą. Bardzo dobre. Jak na razie najlepsze, co udało się złapać. Prócz smakołyków serwowanych przez kilka różnych ekip pracujących w plenerowej kuchni, w parkowych alejkach można było zaopatrzyć się w wyjątkowe produkty, które z pewnością albo już, albo niebawem zdobędą podniebienia Polaków. Do tych pierwszych z pewnością należy koryciński ser. Patrząc na stoisko Michała Gremzy, aż trudno było uwierzyć, jak wiele rodzajów sera umieją wyczarować podlascy serowarzy. Największą tajemnicą korycińskiego podstawowego produktu jest niezmieniona receptura od prawie 400 lat. My do produkcji sera używamy oczywiście mleka czystego, soli, podpuszki. Kiedyś się używało podpuszki zwierzęce, już się takiej nie używa, jest podpuszka po prostu chemiczna, która też może być dla osób, które są wegetarianami. No i trochę siły do tego trzeba mieć i chęci. Ser cieszy się uznaniem konsumentów zarówno w wersji świeżej, naturalnej, jak i tej wzbogacanej różnymi dodatkami, ale również cenione są i produkowane w regionie sery dojrzewające. Drugim ze znanych produktów jest wysoko ceniony w Polsce i na świecie naturalny miód. Jak rozpoznać, czy to, co kupujemy, jest miodem naturalnym i dobrej jakości? Widzi się, czy miód jest dobry po skrystalizowaniu. On musi ładnie skrystalizować równomiernie. On może się rozwarstwić, u góry być płynny, ale to dopiero po mniej więcej rok czasu, po dwóch latach dopiero. A tak poza tym musi się równo skrystalizować. W sklepach często jest tak, że w marketach, że ten miód jest fajnie, u dołu skrystalizuje, na górze jest płynny i tak będzie cały czas. Po zapachu, po kolorze, czasami miód może być lipowy, ale bardziej lipowy albo mniej lipowy, no to jest w porządku, no tak różne są miejsca, jest różna ilość lip dookoła. Ważne jest też, żeby miód nie był rozgrzewany. Jeżeli mamy możliwość kupienia miodu nierozpuszczanego, no to lepiej wybrać ten nierozpuszczany, bo każde rozpuszczanie nawet w tej takiej dopuszczalnej temperaturze troszeczkę już ten miód trochę zmienia. Oczywiście później w zimę, jak już miody wszystkie pokrystalizowała, chcemy płynny i nie męczyć się w domu, no to warto kupić taki, bo pszczelarze, tak jak my na przykład mamy dekrystalizator specjalny do miodu, gdzie jest termostat i to temperatura się zachowuje. Dowiedzieliśmy się również, który z pszczelich produktów jest najwyżej ceniony przez eksperta, którego rodzina prowadzi pasiekę od 4 pokoleń. Myślę, że najbardziej z produktów pszczelich takich bardziej popularnych to jest pierzga, która powstaje z pyłku kwiatowego, bo jest jeszcze mleczko pszczele, jakby jeszcze bardziej zaawansowany produkt, ale to mało kto pozyskuje i to zajmuje dużo czasu, tak? Więc pierzga, później pyłek, propolis, czyli naturalny antybiotyk, jakby pyłek i pierzga to są witaminy, bardzo sobie wzmocnić odporność.
Propolis, który rozpuszcza się w spirytusie, jest bardzo dobry na stany zapalne, na opryszki, przeróżnego rodzaju choroby skóry. To jest bardzo stary lek, można powiedzieć, że to jest lek Słowian. On był i jest dalej. Kolejnym ciekawym produktem, który dopiero zdobywa polską kuchnię, są soki i przetwory z rokitnika. Piękne jagody pomarańczowe zawierają mnóstwo karotenu i tak naprawdę, gdybyśmy chcieli określić tę roślinę, to powinniśmy ją nazwać królem owoców, dlatego że zawiera w swoim składzie około 190 bioaktywnych składników. Są to zarówno witaminy, sole mineralne, kwasy tłuszczowe nienasycone, fitosterole, kwasy fenolowe, mnóstwo składników, które mają wspaniały wpływ na nasze zdrowie i naszą kondycję. Na rynku dostępne są już soki, dżemy, olej z rokitnika i wiele innych propozycji. Tradycyjny stół to jednak nie tylko jadło i napoje. Na jarmarku można było zakupić również piękne serwetki, bieżniki czy obrusy. Te najbardziej wyjątkowe to rękodzieło wytwarzane z użyciem bawełnianej nici i szydełka. Tu wzory i niepowtarzalny urok są dziełem zarówno zwinnych palców, jak i niezwykłej cierpliwości twórczyń. Ja zaczęłam jako mała dziewczynka. Później byłam młodą mężatką, później była przerwa, a teraz jestem mistrzynią, mówię. Staram się przynajmniej, żeby to wychodziło ładnie. Skąd pani czerpie inspirację do tych wszystkich wzorów, bo sądzę, że większość z nich robi się w pani głowie. Tak, czasami jakąś tam serwetkę, bo moja mama dziergała też, no to mam pamiątki i liczę te oczka i staram się tak jak moja mama zrobić, nie? Co prawda nie wszystkie mi się udają. Niektóre wzory od koleżanek tam dostaję, czy w czasopismach również można, bo teraz są w sprzedaży, to jest o wiele łatwiej. Tak. Proszę mi powiedzieć, taki obrusik, jak na przykład ten biały, który tam na końcu wisi, ile czasu zrobienie czegoś takiego zajmuje? Dużo. Dużo, bardzo, bardzo. Nie jeden wieczór. Także, ale to jest na takie zasadzie. Oglądam telewizję, no to szydełko, oczywiście, nie? I się dzierga.